Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie Państwa przywitać na konferencji realizowanej w ramach projektu Nowy model urbanizacji w Polsce. To jest projekt, który jest realizowany wspólnie przez Instytut Rozwoju Miast, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Uczelnię Łazarskiego. Celem tego projektu jest wypracowanie podstaw do przeprowadzenia reformy planowania przestrzennego i myślę, że na początek o otwarcie naszego spotkania, naszej konferencji chciałbym poprosić panią minister Annę Komecką. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim. Bardzo Państwu dziękuję za możliwość udziału w dzisiejszym wydarzeniu, w dzisiejszej konferencji. Mam nadzieję, że jestem dobrze słyszana. Takim wspólnym mianownikiem dla tematów poruszanych w ramach dzisiejszej, jutrzejszej sesji są konsekwencje dotychczasowej polityki przestrzennej i wskazanie na działania niezbędne do podjęcia, by tym wszystkim negatywnym zjawiskom, które związane są z polityką przestrzenną w naszym państwie, przeciwdziałać. Głównym problemem organizacji przestrzeni w Polsce jest między innymi zjawisko suburbanizacji. Z punktu widzenia wielu teorii rozwoju miast suburbanizacja jest naturalną fazą cyklu życia miasta. Jednak gdy utraci się kontrolę nad tym procesem, może to doprowadzić do rozlania się miasta, tak zwanego efektu urban sprawl i szeregu negatywnych zjawisk towarzyszących, wpływających na jakość życia, koszty i dostępność usług publicznych. Ale także może to wpłynąć też na system przyrodniczy, czy wymieniony w tytule dzisiejszej sesji ład przestrzenny. Jedynym sposobem na odzyskanie kontroli nad suburbanizacją są skuteczne instrumenty planowania przestrzennego. Ta skuteczność narzędzia prowadzenia polityki przestrzennej wymaga spełnienia dwóch warunków. Muszą to być oczywiście warunki opisane przepisami prawa, nadającymi im odpowiednią rangę i zapewniającymi spójność systemu, ale także muszą być w sposób odpowiedzialny implementowane przez organy dysponujące władztwem planistycznym, czyli przez gminy. Resort Rozwoju, Pracy i Technologii działa dwutorowo, by wykreować otoczenie prawne, organizacyjne i merytoryczne zapewniające spełnienie obu tych warunków. Oczywistą odpowiedzią na problemy planowania przestrzennego jest bezpośrednia interwencja legislacyjna. Reforma systemu planowania przestrzennego, nad którą aktualnie pracujemy, przewidywać będzie szereg rozwiązań skierowanych na walkę właśnie z chaosem przestrzennym. Jeszcze w tym roku planujemy zakończenie prac rządowych nad projektem i jego przekazanie do prac parlamentarnych. Przewidujemy bardzo długie vacatio legis tych przepisów, pozwalające wszystkim zainteresowanym podmiotom na należyte przygotowanie się do nadchodzących zmian, tak by przejście pod rządy znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym było jak najłagodniejsze. Szczegółowym rozwiązaniom projektu poświęcona będzie oczywiście osobna prezentacja, ale w bardzo dużym uogólnieniu najważniejsze zmiany będą między innymi polegały na wprowadzeniu standardów urbanistycznych, które konsultowaliśmy przez ostatnie kilka miesięcy, które gwarantują wyposażenie w podstawowe usługi publiczne dla wszystkich terenów, na których będzie mogła być realizowana w przyszłości zabudowa, też głównie zabudowa mieszkaniowa. Pracujemy także nad ustanowieniem aktu planistycznego w randze aktu prawa miejscowego, który obejmie swoim zasięgiem całe terytorium gminy, w którym określone będą ogólne zasady gospodarowania przestrzenią i z którym zgodne będą musiały być wszystkie rozstrzygnięcia szczegółowe. Dokument ten ma w założeniu stanowić rdzeń, wokół którego gminy będą budowały swój ład przestrzenny. Chcemy także ograniczyć wydawanie decyzji administracyjnych lokalizujących zabudowę do obszarów o faktycznym wysokim stopniu zagospodarowania, czyli zurbanizowania. Należną im rangę mają uzyskać również plany zabudowy. Plany zabudowy, które mają być takim substytutem dzisiejszych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Chcemy doprecyzować sposób sporządzania bilansu zapotrzebowania na nowe tereny zabudowy, czyli funkcjonującego już narzędzia, które co do zasady miało racjonalizować rozstrzygnięcia planistyczne. Bilans w lepszym stopniu uwzględni realne potrzeby rozwoju gmin w Polsce, ale także pracujemy nad rozbudowaniem instrumentów finansowych, w tym rozwiązań fiskalnych przywracających równowagę w bilansie dochodów i kosztów w zakresie planowania przestrzennego. Nasze wszystkie dążenia na drodze do Nowego Ładu Przestrzennego to nie tylko legislacja, ale także promowanie dobrych praktyk w planowaniu przestrzennym zgodnym ze światowymi trendami w urbanistyce. I wraz z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów oraz Uczelnią Łazarskiego, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii realizuje właśnie projekt badawczy pod nazwą Nowy Model Urbanizacji w Polsce, praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego. Współfinansowany jest to projekt przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Społeczny i Gospodarczy Rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków gospostratek. Głównym celem projektu jest właśnie wypracowanie wzorcowych rozwiązań na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce oraz przygotowanie ich do wdrożenia do zasadniczego kierunku polityk państwa w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego, ale także rewitalizacji gospodarki nieruchomościami i mieszkalnictwa, którym też się aktywnie w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii zajmujemy. Ważnym nurtem projektu jest dogłębna analiza procesu niekontrolowanej suburbanizacji i towarzyszące temu zjawisko kurczenia się miast na gruncie polskim. Wyniki tych badań zostaną szczegółowo przedstawione w kolejnych prezentacjach dzisiejszej konferencji. Tytuł tej sesji bardzo dobrze koresponduje z działaniami naszego resortu, z działaniami rządu, który w połowie maja ogłosił plan odbudowy gospodarczej kraju pod nazwą Polski Ład. Właśnie w ramach Polskiego Ładu przewidziany jest cały zestaw działań odpowiadających problemom niekontrolowanej suburbanizacji, w tym reforma planowania przestrzennego, która obejmie między innymi ograniczenie wydawania decyzji administracyjnych, decyzji o warunkach zabudowy, wprowadzi standardy urbanistyczne, a także obowiązkowe pokrycie całego kraju naszego planami ogólnymi. Duże znaczenie dla wdrażania tych nowych rozwiązań ma też aspekt finansowy, czyli środki unijne z Funduszu Odbudowy przeznaczone bezpośrednio na wdrożenie reformy planowania przestrzennego. W Krajowym Planie Odbudowy na ten cel przewidziane zostało prawie miliard złotych, ponad 900 milionów złotych, dzięki którym uda nam się sfinansować zarówno wprowadzanie planów ogólnych na terenie wszystkich gmin, jak i przygotowanie kadr urbanistów, którzy będą odpowiedzialni za sporządzanie tych dokumentów. W swoich wszystkich działaniach jako resort rozwoju, pracy i technologii odpowiedzialny za dział budownictwo, planowanie przestrzenne i mieszkalnictwo dążymy do ewolucyjnych zmian w instrumentarium planistycznym, jednocześnie wspierając tą rewolucję w odpowiedzialnym podejściu do kształtowania przestrzeni i ładu przestrzennego w naszym kraju. Życzę Państwu owocnych dyskusji, owocnych obrad w trakcie dzisiejszej konferencji, którym mam nadzieję, że wraz z pracownikami Departamentu Planowania Przestrzennego będziemy się przysłuchiwać i uczestniczyć w nich bardzo aktywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Minister. Faktycznie ideą tego projektu było, czy u podstaw tego projektu leżało takie marzenie i nadzieja, że polski, no to by tu nie mówić, niedoskonały system zarządzania przestrzenią, który właśnie opiera się na tych dwóch filarach, z jednej strony na planistycznym, który wcale nie jest doskonały, a z drugiej strony no, ogromna część rozwoju przestrzennego Polski ciągle na tym, o czym pani tutaj minister wspominała, na decyzjach administracyjnych. I jest to faktycznie system, który nie sprzyja poprawie ładu przestrzennego. Słowo ład faktycznie uzyskało dużą popularność w ostatnim czasie. Tak, i Instytut razem z Ministerstwem, z Uczelnią Łazarskiego od kilku lat, czy właściwie od już ponad dwóch lat pracuje nad wypracowaniem różnych rozwiązań opartych na diagnozie, na dobrej wiedzy. Tak wyszliśmy z założenia, przystępując do tego projektu, że
popatrzyliśmy, co w Polsce zostało przebadane i jakie są dane i informacje na temat, na których można by oprzeć procesy poprawy ustawodawstwa, okazało się, że tych informacji jest relatywnie niedużo i tych analiz. Oczywiście są, jest duży dorobek, ale to ciągle jest niewystarczająco. No i stąd idea na ten do przygotowania tego projektu i jego realizacji. Dzisiaj znajdujemy się już w drugiej części realizacji tego projektu i właśnie tak jak tutaj pani minister już wspomniała, chcielibyśmy podczas tej naszej, podczas tych sesji dzisiaj, jutro przedstawić najciekawsze, najważniejsze wyniki, a także kierunki, w których podąża w tym momencie myślenie związane z reformą. Także bardzo się cieszę, że mamy możliwość tutaj się spotkać i porozmawiać i zapraszam do dyskusji. Także dziękuję bardzo pani minister i zapraszam od razu do pierwszej sesji. Pierwsza sesja pod tytułem Współczesne procesy urbanizacji oraz rozwoju przestrzennego w Polsce w świetle uwarunkowań planistycznych. W tej sesji będziemy mieli trzech prelegentów. Pierwszą prezentację pokaże nam Łukasz Sykała, drugą pan Krzysztof Kubiański. Obaj panowie siedzą tutaj koło mnie. Natomiast pan profesor Igor Zachariasz towarzyszy nam online i będzie się z nami porozumiewał za pośrednictwem sieci komputerowej. I celem tej naszej sesji, właśnie celem tej pierwszej sesji jest właśnie przedstawienie i próba zastanowienia się na temat tego, jakie właściwie są takie dominujące, najważniejsze procesy związane z urbanizacją i rozwojem przestrzennym w Polsce, no i jakie są uwarunkowania planistyczne tego rozwoju. Nie przedłużając, zapraszam do przedstawienia pierwszej wypowiedzi pana Łukasza Sykały. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo miło przedstawić mi wyniki projektu w zakresie pewnej diagnozy procesów urbanizacji i rozwoju przestrzennego, które w ostatnich latach obserwujemy i które w ostatnich latach nabrały szczególnej dynamiki. Swoją prezentację i wyniki badań, które chciałbym zaprezentować, nazwaliśmy pomiędzy metropolizacją a marginalizacją. Wydaje się, że dzisiejsze podziały Polski na Polskę Wschodnią, Polskę Zachodnią nie mają już takiego znaczenia jak wcześniej. Obecnie to właśnie te dwa procesy metropolizacji z jednej strony, a marginalizacji znacznej części kraju pod względem procesów rozwojowych dominują nasz model rozwoju przestrzennego i model urbanizacji. Pozwolę sobie wyjść od pewnych procesów demograficznych, które w największym stopniu determinują rozwój urbanizacji i rozwój przestrzenny. Poprosiłbym o zmianę slajdu. Dziękuję. W ostatnich latach obserwujemy dynamiczne zmiany zaludnienia w przestrzeni kraju. Wyraźnie rysują nam się strefy rozwoju demograficznego i strefy depopulacji. Z jednej strony, tak ogólnie rzecz biorąc, Polska się wyludnia. W ostatnich 10 latach 0,4% mieszkańców kraju ubyło. Prognozy demograficzne są również bardzo niepokojące, jeśli chodzi o przyszły rozwój demograficzny naszego kraju. Wyraźnie rysuje się linia podziału pomiędzy miastami, które się depopulują, i obszarami wiejskimi, na których liczba mieszkańców przyrasta. Niemniej ten stan podziału takiego dychotomicznego na miasta i obszary wiejskie jest pozorny, bo co do zasady
Liczba mieszkańców rośnie przede wszystkim w miejskich obszarach funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, stolic województw, zwłaszcza w ich strefach podmiejskich, na przedmieściach. Natomiast pozostała część kraju bardzo wyraźnie się wyludnia. Ten proces wyludniania, choć znacznie bardziej zaawansowany na terenie Polski Wschodniej, to tak naprawdę w największym stopniu dotyczy gmin zagrożonych trwałą marginalizacją. Tutaj odwołujemy się do delimitacji przeprowadzonej przez Polską Akademię Nauk dla celów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. A więc rysuje nam się nowa linia podziału pomiędzy metropolię i gminy zagrożone marginalizacją. Jeżeli spojrzymy na procesy demograficzne w miastach, ten obraz jest jeszcze mniej pozytywny, znacznie bardziej negatywny. Zdecydowana większość miast w ostatnich 10 latach były to miasta wyludniające się, ponad 80% to miasta wyludniające się. Miasta rosnące generalnie skupiają się w otoczeniu dużych miast wojewódzkich. Można powiedzieć, że te miasta w otoczeniu miast wojewódzkich są pewnymi beneficjentami procesu suburbanizacji, są miejscami przyciągającymi mieszkańców. Natomiast kiedy znowu spojrzymy na skalę wyludniania się miast według poszczególnych ich typów, możemy zaobserwować, że szczególnie tym procesem depopulacji dotknięte są miasta średnie, a zwłaszcza miasta średnie tracące funkcje. Tu również odwołanie się do delimitacji przeprowadzonej przez Polską Akademię Nauk. Tych miast średnich tracących funkcje, wyludniających się, jest aż blisko 98%. Tylko 5 miast tych tracących funkcje w ostatnich 10 latach zyskało mieszkańców. Kiedy nałożymy na siebie te dwa obrazy, obraz depopulacji w gminach i obraz depopulacji w miastach i z drugiej strony obraz przyrostu zaludnienia w przestrzeni kraju i w miastach, bardzo wyraźnie rysuje nam się metropolizacja, więc ponadprzeciętna koncentracja ludności, oczywiście także działalności gospodarczych, różnego rodzaju aktywności i funkcji w obszarach metropolitalnych największych miast, zwłaszcza Warszawy, Trójmiasta, Poznania, Wrocławia i Krakowa. To, co jest bardzo istotne, to w znacznie większym stopniu na zmiany zaludnienia w Polsce w ostatnich 10 latach wpływ miały migracje, zwłaszcza migracje wewnętrzne, czyli w przestrzeni kraju, niż ruch naturalny, a więc przyrost bądź ubytek naturalny ludności. Te procesy, które w największym stopniu determinują zmiany zaludnienia w ostatnich latach, to suburbanizacja, tak zwany drenaż mózgów, czyli przenoszenie się mieszkańców miast peryferyjnych czy gmin peryferyjnych do większych ośrodków miejskich, zwłaszcza Warszawy, i postępujące starzenie się ludności. Co jest bardzo istotne, jest bardzo istotną obserwacją z naszych badań w ramach projektu, to współzależność procesów suburbanizacji i kurczenia się miast, czy szerzej depopulacji ośrodków miejskich w Polsce. Ta współzależność wyrażająca się tym, że to właśnie suburbanizacja staje się w przypadku dużych miast, także miast średnich, niektórych małych miast, dominującym czynnikiem wpływającym na spadek zaludnienia w tychże ośrodkach. Odwołując się do suburbanizacji, w ramach projektu przeprowadziliśmy badanie bazujące na danych demograficznych dotyczących wymeldowań z ośrodków rdzeniowych do strefy podmiejskiej. Uwzględniliśmy wszystkie miasta duże i średnie oraz miasta małe będące stolicami powiatów. Bazowaliśmy na wskaźniku średniorocznej liczby wymeldowań z tych miast do sąsiednich gmin. Na tej podstawie wyróżniliśmy 285 stref suburbanizacji demograficznej, które obejmują ponad 1000 gmin i zamieszkiwane są przez ponad 20% ludności kraju. Obszarowo
zajmują ponad 40% powierzchni Polski. Oczywiście skala tej suburbanizacji, jej intensywność jest bardzo zróżnicowana. W największym stopniu ta dynamika i intensywność suburbanizacji uwidacznia nam się w przypadku stref podmiejskich, miast wojewódzkich, zwłaszcza tych 5, o których wcześniej wspomniałem, ale możemy również zaobserwować pewne zjawisko sąsiedztwa i nakładania się stref suburbanizacji różnych miast w kraju. Tworzą nam się pewnego rodzaju większe powierzchniowo układy, gdzie mamy do czynienia z dynamiczną urbanizacją i z drugiej strony układy, gdzie te procesy ludnościowe, aktywności budowlanej, procesy przestrzenne zachodzą w znacznie mniejszym stopniu. Polski model urbanizacji w coraz większym stopniu jest modelem suburbanizacji, a nawet dezurbanizacji. Suburbanizacji, czyli większej dynamiki przyrostu mieszkańców, nowych budynków w otoczeniu miast niż w samych miastach. Natomiast dezurbanizacji, czyli depopulacji, kurczenia się, wyludniania dynamicznego całych regionów miejskich, nie tylko miast będących ich stolicami czy ośrodkami rdzeniowymi, ale również strefy podmiejskiej. W ciągu ostatnich 10 lat to właśnie te regiony dezurbanizujące przeważały. Bardzo wyraźnie rysują nam się w przestrzeni kraju. Wśród nich znajdujemy także region, obszar funkcjonalny Łodzi czy Górnośląsko-Zagłębiowską metropolię. Wiele regionów miejskich związanych z tradycyjnym przemysłem, który przeżywał bardzo duży kryzys i regres w wyniku transformacji gospodarczej, i tylko nieliczne regiony miejskie znajdujące się w fazie urbanizacji, która w głównej mierze determinowana w tym przypadku jest dodatnim przyrostem naturalnym, bo w większości polskich miast poza tymi położonymi w metropoliach mamy do czynienia z bardzo wyraźnym, ujemnym saldem migracji. Proces metropolizacji, który obserwujemy, możemy również wyrazić poprzez tak zwaną dekoncentrację. Dekoncentrację, czyli przemieszczanie się ludności z miast, zwłaszcza ich centrów, i dynamicznego rozwoju demograficznego przedmieść. Innym ujęciem polskiego modelu urbanizacji może być ujęcie, które mówi nam o procesie kurczenia się miast, procesie pozornego bądź rzeczywistego kurczenia się miast. O pozornym kurczeniu się miasta mówimy wtedy, gdy miasto dynamicznie traci mieszkańców, ale w jego strefie podmiejskiej z pewną nawiązką przybywa nowych mieszkańców. Najbardziej miarodajnym przykładem takiego miasta czy takiego regionu miejskiego może być region miejski Poznania, gdzie mamy bardzo wyraźną skalę ubytku ludności w samym mieście, ale towarzyszy temu bardzo dynamiczny wzrost mieszkańców w strefie podmiejskiej, w rezultacie czego cały region miejski Poznania jest regionem rosnącym. Drugim ujęciem jest kurczenie rzeczywiste, w rezultacie którego obserwujemy kurczenie czy wyludnianie się całych regionów miejskich. I tu możemy pokazać dwa przykłady. Pierwszym jest przykład Łodzi, która jest miastem najbardziej depopulującym się w Polsce, jeśli chodzi o duże miasta. Z drugiej strony w otoczeniu Łodzi zachodzi suburbanizacja. Niemniej przyrost ludnościowy w strefie podmiejskiej Łodzi jest na tyle niewielki, że nie jest w stanie zrekompensować ubytku ludnościowego Łodzi. W związku z powyższym cały region miejski Łodzi dynamicznie się depopuluje. I o jeszcze gorszej sytuacji możemy mówić w przypadku regionu miejskiego Wałbrzycha, gdzie ten ubytek ludności mamy zarówno w mieście, jak i w strefie, czyli w naturalnym zapleczu rozwojowym miasta. W coraz większym stopniu dominują właśnie te regiony miejskie, gdzie
Kurczy się zarówno samo miasto, jak i jego strefa podmiejska, co stanowi bardzo istotne wyzwanie nie tylko dla polityki przestrzennej, ale również dla polityki rozwoju jako takiej. Wspomniałem, że te procesy demograficzne, które determinują wyludnianie się polskich miast, to głównie suburbanizacja i drenaż mózgów. Znowu odwołując się do przykładu Poznania, możemy zauważyć, że zdecydowana większość mieszkańców, którzy w ciągu ostatnich 10 lat opuścili to miasto, przeprowadziła się do strefy podmiejskiej. Natomiast w przypadku części miast położonych na terenie Polski Wschodniej, miast o peryferyjnym, przygranicznym położeniu, zarówno przygranicznym, jeśli chodzi o granicę zewnętrzną kraju, jak również granice wewnętrzne, to jest położenie przy granicach województw. Są to miasta, w których przeważa wyraźnie odpływ nie do strefy podmiejskiej, ale do innych dużych ośrodków miejskich. Przykładem może być Sokółka w województwie podlaskim, gdzie prawie połowa mieszkańców, którzy opuścili miasto, przeprowadziła się do innych miast na prawach powiatu, w tym Białegostoku i Warszawy. Jeżeli mówimy o Warszawie, to musimy zwrócić uwagę na bardzo silny potencjał przyciągający Warszawę. O ile procesy metropolizacji bardzo mocno uwidaczniają nam się w przypadku Trójmiasta, Poznania, Wrocławia, Krakowa, to w przypadku Warszawy możemy mówić wręcz o pewnej hipertrofii czy makrocefalii, odwołując się do terminów medycznych, a więc ponadprzeciętnego wzrostu w stosunku do potencjału powierzchniowego czy ludnościowego stolicy. Ten potencjał przyciągający Warszawę nie ogranicza się tylko do województwa mazowieckiego, ale także wykracza wyraźnie na województwo lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie. Co istotne, do Warszawy obserwujemy bardzo duże migracje również z miast wojewódzkich, chociażby z Lublina, który jeśli chodzi właśnie o taką bezwzględną, nieprocentową skalę migracji, to właśnie największe przepływy ma z Warszawą. Kończąc wątek procesów demograficznych, warto teraz się zastanowić, czy te procesy demograficzne w jakikolwiek sposób odwzorowywane są chociażby przez pryzmat rozwoju budownictwa mieszkaniowego, inwestycji niemieszkaniowych, rozwoju gospodarczego. Jak najbardziej uwidaczniają się również w tych wymiarach. Na mapie, którą tutaj prezentujemy, zaznaczyliśmy gminy, które koncentrują 80% wszystkich nowych inwestycji mieszkaniowych przez pryzmat liczby nowo oddanych mieszkań. Te 80% nowych mieszkań skoncentrowanych jest w nieco ponad 20% gmin. Wśród nich największy udział mają miejskie obszary funkcjonalne stolic województw, zwłaszcza Warszawy, gdzie na ten region miejski Warszawy przypada prawie 16% wszystkich nowych mieszkań, jakie oddano w latach 2010-2019, przy czym na samą Warszawę 10%. W samej Warszawie oddaje się tyle mieszkań, co w każdym województwie z osobna. Istotny również udział pozostałych dużych metropolii, a więc wrocławskiej, krakowskiej, trójmiejskiej i poznańskiej. Ta koncentracja budownictwa mieszkaniowego w metropoliach przekłada się również na wskaźnik aktywności budowlanej w zakresie mieszkalnictwa, a więc liczby nowo powstałych mieszkań w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. Znowu widzimy ten nowo rysujący się podział, o ile w miejskich obszarach funkcjonalnych stolic województw, w metropoliach wartość tego wskaźnika jest wyraźnie ponadprzeciętna, to w przypadku gmin zagrożonych trwałą marginalizacją czy miast średnich tracących funkcje jest wyraźnie niższa. Te procesy dynamicznego rozwoju zabudowy mieszkaniowej w coraz większym stopniu dotyczą nie tyle samych miast, ale
ich stref podmiejskich. Ta wartość tego wskaźnika jest nieco wyższa w strefach podmiejskich, choć w niektórych strefach podmiejskich to właśnie ta strefa dominuje nad miastem, jeśli chodzi o rozwój budownictwa mieszkaniowego. Na tym wykresie możemy odczytać, że chociażby z taką sytuacją mamy do czynienia w obszarze funkcjonalnym Poznania. Co więcej, te procesy koncentracji nowych inwestycji mieszkaniowych w metropoliach wykazują tendencję do pogłębiania. W ciągu ostatnich 10 lat obserwujemy dalszy wyraźny przyrost nowych inwestycji mieszkaniowych w metropoliach i niejako pozostawianie w tyle pozostałych gmin, w tym gmin zagrożonych marginalizacją czy miast średnich tracących funkcje, co wskazuje nam na zachodzenie procesów polaryzacji. W sposób najbardziej wyraźny tą koncentrację budownictwa mieszkaniowego w przestrzeni kraju determinują inwestycje deweloperskie. Wydaje się to naturalnym, że właśnie te inwestycje przede wszystkim realizowane są tam, gdzie jest zapotrzebowanie, w dużych miastach, w metropoliach. Ale warto zwrócić uwagę, że w ciągu 10 lat w coraz większym stopniu budownictwo deweloperskie, w tym zabudowa wielorodzinna, wykracza poza granice miast i w coraz większym stopniu koncentruje się w strefie podmiejskiej. W ciągu 10 lat wzrost udziału budownictwa deweloperskiego na obszarach wiejskich wzrósł do 25%. Natomiast w niektórych gminach, jak chociażby w podpoznańskich Komornikach, w Pruszczu Gdańskim czy w pozostałych tutaj wymienionych gminach wiejskich, wyraźnie udział inwestycji deweloperskich przekracza ponad połowę ogółu oddanych do użytku mieszkań. Z drugiej strony mamy wyraźną dekoncentrację budownictwa jednorodzinnego. Ten obraz, jeśli chodzi o aktywność budowlaną, wydaje się znacznie bardziej korzystny niż ten, który zaprezentowaliśmy w przypadku budownictwa deweloperskiego. Niemniej musimy zwrócić uwagę, że w tym przypadku mamy do czynienia z pewnym rozpraszaniem czy rozlewaniem zabudowy mieszkaniowej. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to że pewne strefy podmiejskie, jak właśnie Warszawy, Trójmiasta, Poznania, Wrocławia, cechują się zarówno bardzo dynamicznym rozwojem zabudowy jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej, w tym deweloperskiej, a więc suburbanizacja tutaj sterowana jest zarówno tymi siłami rynkowymi, osiedlami deweloperskimi, jak i dużą aktywnością budownictwa indywidualnego. Podsumowując wątek związany z budownictwem mieszkaniowym i zestawiając wartości wskaźnika aktywności budowlanej dla poszczególnych typów gmin czy układów osadniczych i typów budownictwa, możemy zauważyć, że miejskie obszary funkcjonalne stolic województw dominują w każdym typie, w tym również w budownictwie publicznym, które również w 60% koncentruje się w metropoliach. Natomiast na drugim biegunie wyraźnie plasują się gminy zagrożone trwałą marginalizacją i miasta średnie tracące funkcje, więc jeśli mielibyśmy wskazywać obszary, które wymagają wsparcia w zakresie polityki mieszkaniowej, to będą to właśnie te obszary. Podobnie jak w przypadku budownictwa indywidualnego, obserwujemy bardzo wyraźną koncentrację inwestycji niemieszkaniowych, przemysłowych, biurowych, handlowych, usługowych, turystycznych, obiektów użyteczności publicznej. Ta koncentracja jest jeszcze większa niż w przypadku inwestycji mieszkaniowych, bowiem w tym przypadku 80% nowych inwestycji przez pryzmat kubatury nowych i rozbudowanych obiektów zlokalizowano czy zrealizowano w 17% polskich gmin. Znowu bardzo wyraźnie uwidaczniają nam się obszary metropolitalne, w tym Warszawy, Katowic, Wrocławia, Poznania i Łodzi oraz inwestycje, które nawiązują do przebiegu
autostrady A4. Jeśli chodzi o koncentrację inwestycji niemieszkaniowych w miejskich obszarach funkcjonalnych, to przede wszystkim inwestycje biurowe, inwestycje komercyjne. Sam region funkcjonalny Warszawy skupia blisko 30% nowych inwestycji biurowych i bardzo wyraźna koncentracja obiektów nowych i rozbudowanych obiektów użyteczności publicznej, a więc no, nie tylko inwestycje komercyjne wykazują tendencję do koncentracji w obszarach metropolitalnych, ale również rozbudowa nowych obiektów użyteczności publicznej. I ostatni z wymiarów, który bardzo dobitnie wskazuje nam na polaryzację przestrzeni kraju, to poziom i dynamika rozwoju przedsiębiorczości. Kolorem zielonym oznaczyliśmy gminy, które cechują się jednocześnie wysokim poziomem i wysoką dynamiką rozwoju przedsiębiorczości. Analogicznie kolorem czerwonym te, które mają niski poziom rozwoju przedsiębiorczości i gdzie dynamika jej rozwoju jest względnie niska. Zdecydowana większość tych gmin koncentruje się w regionie Polski Wschodniej, a także w wewnętrznych peryferiach, które tutaj nam się rysują, czyli wzdłuż granic wewnętrznych województw. Warto również zwrócić uwagę na ten bardzo wyraźny, dychotomiczny podział województwa mazowieckiego na wyraźnie rosnącą metropolię warszawską i pozostałe nadgraniczne obszary, które cechują się niskim poziomem i niską dynamiką przedsiębiorczości. Przechodząc do kolejnego wątku, kiedy zarysowaliśmy te procesy rozwoju przestrzennego, procesu urbanizacji, warto porównać to z uwarunkowaniami planistycznymi. Choć w zdecydowanej większości procesu urbanizacji, o których mówiliśmy, są sterowane zjawiskami społeczno-gospodarczymi, to jednak w polskich warunkach w sposób istotny na ich przebieg i charakter wpływają uwarunkowania planistyczne. Bardzo niskie pokrycie planistyczne kraju, niskie tempo prac planistycznych i przyrostu nowych planów miejscowych, a z drugiej strony decyzje o warunkach zabudowy jako niemalże powszechna podstawa planistyczna procesu inwestycyjno-budowlanego, zwłaszcza w miejskich obszarach funkcjonalnych. W samym 2019 roku na podstawie decyzji o warunkach zabudowy pod zabudowę przeznaczono 0,5% powierzchni kraju. Obszarowo jest to większa powierzchnia niż powierzchnia planów, które uchwalono w tym 2019 roku. I znowu, uwarunkowania planistyczne, które można powiedzieć, zwłaszcza w miejskich obszarach funkcjonalnych, wydają się być niekorzystne, gdzie choć większość z nich cechuje się nieco wyższym pokryciem planistycznym niż średnia dla kraju, to jednak biorąc pod uwagę dynamikę procesów urbanizacji, rozwoju przestrzennego, moglibyśmy powiedzieć, że są to wskaźniki dalece niewystarczające, zwłaszcza, że w niektórych miejskich obszarach funkcjonalnych nie przekraczają 10%. Ale jeśli nawet w miejskim obszarze funkcjonalnym mamy wysokie pokrycie planistyczne, to nie gwarantuje nam w żaden sposób racjonalności zagospodarowania przestrzennego, bowiem w wielu przypadkach dokumenty planistyczne, studia i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego cechują się niską jakością. Niską jakością to znaczy nad podażą terenów przeznaczonych pod zabudowę. Na podstawie badania GUS-owego dotyczącego lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego, sumując powierzchnię przeznaczoną w studiach i planach miejscowych pod zabudowę mieszkaniową, możemy zauważyć, że w przypadku planów miejscowych, które pokrywają tylko 30% powierzchni kraju, mamy czterokrotnie więcej terenów mieszkaniowych niż wynosi ich obecna powierzchnia według danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. A kiedy weźmiemy pod uwagę studia, też nie mamy pełnych danych, bo tylko dla 1600 gmin, to już ta wartość jest sześciokrotnie większa. Spośród innych
uwarunkowań planistycznych, na które warto zwrócić uwagę, które w pewien sposób determinują ten model niezrównoważonej urbanizacji, to postępujące rozdrobnienie i rozproszenie planów miejscowych. Choć sama liczba planów miejscowych dynamicznie nam wzrasta, to ich przeciętna powierzchnia wyraźnie maleje. Kolejnym problemem jest system podatkowy, który w dużym stopniu sprzyja suburbanizacji. Nie jest on powiązany z planowaniem przestrzennym, zwłaszcza w zakresie podatku od nieruchomości. Mamy do czynienia z bardzo dużą skalą odrolnień oraz odlesień w rezultacie rozstrzygnień planów miejscowych. Kolejnym problemem jest brak bilansu ekonomicznego planowania przestrzennego. Rachunek zysków i strat planowania przestrzennego w Polsce się nie równoważy. W jego ramach mamy do czynienia z prywatyzacją korzyści i upublicznianiem kosztów procesów urbanizacji. Podsumowując, jeśli mielibyśmy zarysować, jakie są współczesne, obecne cechy współczesnego modelu urbanizacji w Polsce, powinniśmy zwrócić uwagę na cztery istotne zjawiska, procesy go determinującego, mianowicie dynamicznie postępującą metropolizację, a z drugiej strony systematyczną polaryzację, nowy podział przestrzeni kraju na metropolie i obszary pozametropolitalne, bardzo wyraźną depopulację miast powodowaną przez dynamiczną suburbanizację, zwłaszcza w strefach podmiejskich dużych ośrodków miejskich. I te procesy, te zjawiska z jednej strony napędzane są przez procesy społeczno-gospodarcze, a z drugiej strony potęgowane przez liczne słabości i bariery systemu planowania przestrzennego w Polsce. Bardzo serdecznie w imieniu całego zespołu dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję za uwagę. Faktycznie te wyniki, które pokazują, że pokrycie planistyczne nie jest gwarancją dobrego planowania, są takie niepokojące albo niezbyt optymistyczne, bo wydawałoby się, że no to jeżeli mamy niewystarczająco sterujemy naszym procesem zagospodarowania przestrzennego i plany pokrywają jedną trzecią kraju, to może przyspieszmy robienie tych planów i wystarcza. Tu okazuje się to, co pan Łukasz pokazał, że nie do końca wystarczy. Już dzisiaj w tych planach mamy o wiele za dużo terenów przeznaczonych pod zabudowę. O wiele więcej niż mamy do tej pory zabudowanych terenów, pomimo że przynajmniej liczba mieszkańców naszego kraju się nie zwiększa, a raczej stopniowo spada. No i to jest to wyzwanie właśnie dla taki jakiś fundament, który cały czas niepokoi i zachęca do jednak przyjrzenia się temu i do przeprowadzenia jakiejś poważnej reformy tego systemu, bo nie powinno być tak, żeby coś, co zostało zaplanowane, było źle zaplanowane. Jeszcze można sobie wyobrazić, że są jakieś źle zaplanowane tereny, niezaplanowane tereny i tam dochodzi do jakiegoś mniej lub bardziej samowolnego procesu urbanizacji. Ale jeżeli coś planujemy i to, co zostało zaplanowane, jest źle zaplanowane, to jest niepokojące i faktycznie jest to argument, który wzywa nas do przyjrzenia się temu procesowi i reformy. Jako drugą prezentację poproszę pana Krzysztofa Gubańskiego, który opowie nam na temat zysków i strat suburbanizacji w opinii mieszkańców, przedmieść i samorządowców, czyli co mieszkańcy uważają na temat suburbanizacji. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję też mojemu przedmówcy za niezwykle interesującą prezentację, w której zostaliśmy zasypani takimi makrostrukturalnymi danymi. Moją rolą jest opowiedzenie Państwu o suburbanizacji w Polsce, o tym, jak ona wygląda tak z perspektywy przysłowiowego chodnika, czy z perspektywy gospodarstwa domowego, dlatego że moim zadaniem miałem przyjemność koordynować taki komponent jakościowy w ramach tych badań, który był taki społeczno-jakościowy, który był przeprowadzany właśnie, były to badania terenowe i był to sondaż ogólnopolski.
jeszcze Państwu przepraszam, to właśnie tak, zyski i straty suburbanizacji w opinii mieszkańców przedmieść, ale także samorządowców, to tylko tak uzupełnię, ponieważ również niektórzy z naszych informatorów to były także osoby, które zarządzają jednostkami samorządu terytorialnego właśnie w tych obszarach funkcjonalnych, o których wcześniej była mowa. Celem naszego badania, tutaj Państwo zresztą właśnie, Pan wspomniał tutaj wcześniej o gminie Komorniki. My też byliśmy właśnie w gminie Komorniki, w słynnej największej wsi w Polsce, Plewiska, 10 tysięcy mieszkańców. Tam też prowadziliśmy badania. Krótko Państwu opowiem, jak te badania prowadziliśmy. Następnie opowiem o tym, jakie są główne motywacje przeprowadzek tych osób, które były naszymi rozmówcami, jak one postrzegają skutki suburbanizacji, mieszkając na co dzień w tych gminach. Przedstawimy Państwu też taki katalog zysków i strat właśnie z perspektywy mieszkańców i z perspektywy samorządowców i pewne wnioski na koniec. Celem tego wystąpienia było zrozumienie właśnie tych motywacji i okoliczności przeprowadzek na przedmieścia. Po drugie, ocena jakości życia na przedmieściach i strategie zaradcze, jakie są stosowane zarówno przez mieszkańców, jak i samorządowców. My wybraliśmy trzy obszary funkcjonalne. To był Poznań, Lublin i Bełchatów. I to była próba celowa, to znaczy jeździliśmy tam, gdzie zjawisko jest po prostu intensywne. Nasze kryteria to była różnica w saldzie migracji pomiędzy tym miastem centralnym i podmiastem, a także liczba wydanych pozwoleń na budowę w gminach podmiejskich. Także pewne cechy jakościowe, które były tak wybrane, żeby te przypadki były w miarę zróżnicowane. I rdzeń tego badania stanowiły wywiady z mieszkańcami przedmieść, którzy przeprowadzili się już po 2004 roku oraz z przedstawicielami samorządu, zarówno tych miast centralnych, jak i gmin podmiejskich. Rozmowy przeprowadzaliśmy jesienią 2019 roku, a zatem jeszcze przed pandemią. Rok później na podstawie tychże badań zadaliśmy jeszcze serię pytań sondażowych na próbie ogólnopolskiej 1500 osób. Dlaczego przeprowadzamy się na przedmieścia? Zasadniczym absolutnie powodem przeprowadzek jest poszukiwanie powierzchni mieszkanowej za możliwą do zapłacenia cenę. To jest cytat z jednego z naszych wywiadów. Podobne pojawiały się absolutnie w każdym. Koszt zakupu metra kwadratowego nieruchomości w gminie Ościennej jest po prostu niższy niż na terenie miasta. To nie jest oczywiście ustalenie, które jest zaskakujące, ale warto zwrócić uwagę, że zarówno w badaniach terenowych, jak i w badaniach ankietowych to zawsze zdecydowanie lądowało na pierwszym miejscu. I sposób dojścia do nieruchomości, czy to był zakup, czy to była samodzielna budowa, nie wpływał w ogóle na te odpowiedzi. Osoby, które zdecydowały się na mieszkanie w domu, twierdziły, że koszty jego utrzymania mogą być sumarycznie wyższe niż mieszkania w budynku wielorodzinnym, ale przynajmniej są to koszty rozłożone w czasie, w przeciwieństwie do konieczności wyłożenia od razu pieniędzy na wkład własny bądź na nieruchomość. Część rozmówców finansowała nieruchomość przez kredyt hipoteczny, co także było sposobem na rozłożenie kosztów w czasie, ale prawie wszyscy byli ograniczeni wysokością limitu przyznanego przez bank i chcieli po prostu wykorzystać dostępną pulę środków i przełożyć ją na metry kwadratowe. Więc w odbiorze mieszkańców przedmieścia to nie jest prestiżowa oaza dla najzamożniejszych, ale szansa dla średnio zamożnych na podniesienie komfortu życia, zwłaszcza w momencie zakładania rodziny. Co się też pokrywa z ustaleniami sondażowymi, osoby, które planują w tym momencie przeprowadzkę na przedmieścia, to są osoby o średnich warunkach mieszkaniowych, które chciałyby poprawić swój komfort. Dodatkowo zadaliśmy też serię pytań o preferencje dotyczące miejsca zamieszkania i nieruchomości. Cechy samej nieruchomości zawsze zdecydowanie górują nad cechami otoczenia, czym częściowo możemy tłumaczyć nikłe zainteresowanie jakością przestrzeni publicznej na przedmieściach. W trakcie rozmów mieszkańcy byli także proszeni o umiejscowienie swojej przeprowadzki w ramach własnej biografii i odnosili ją do tak zwanej normalnej biografii, czyli takiego oczekiwanego przebiegu drogi życiowej. Typowa biografia mieszkaniowa, jaką podzielają nasi rozmówcy, to jest przeprowadzka z centrum na peryferię wraz ze zmianą potrzeb, na przykład założenie rodziny. I to jest bardzo wyraźny wzorzec kulturowy, zbudowany na tej sytuacji ekonomicznej i stanowi taką racjonalizację tych wieloletnich procesów ekonomicznych. Tak się robi i tak wszyscy robią. To są cytaty z naszych wywiadów. To jest zachowanie uznane za racjonalne, zinternalizowane jako wzorzec dobrego życia. Kolejna z deklarowanych przyczyn przeprowadzki to uciążliwość wcześniejszego doświadczenia mieszkania w mieście, przeciwstawiana takiej wizji życia blisko natury na przedmieściu. Najczęściej przywoływaną traumą były konflikty z sąsiadami
oraz brak wypracowanej formuły rozwiązywania takich konfliktów, na przykład w ramach spółdzielni czy wspólnoty. Z drugiej strony sama wizja podporządkowywania się regułom funkcjonowania sąsiedzkiego była dla naszych rozmówców odstręczająca i widocznym rozwiązaniem pozostała dla nich ucieczka. Antytezą tej miejskiej niewygody jest wizja zielonego siedliska blisko natury. Argument mało skonkretyzowany, ale pojawiał się w niemal każdej rozmowie. Co ciekawe, powszechne było też powoływanie się na problem smogu w mieście, który tematem debaty publicznej jest stosunkowo od niedawna i często nie mógł być problematyzowany w momencie przeprowadzki naszych rozmówców, ponieważ to w ogóle jeszcze wtedy nie była sprawa publiczna. Dalej. Nasi rozmówcy identyfikują też pewne czynniki strukturalne, jak inercja planowania. Mieliśmy przypadki powstawania kolonii na zasadach dobrego sąsiedztwa, czy powstał najpierw pierwszy dom na działce rekreacyjnej, a potem już kolejny, który był taką nielegalną konstrukcją na działce letniskowej. Dalej, programy rządowe skonstruowane oczywiście tak, że wspierały najtańsze nieruchomości na przedmieściach. Nawet jeżeli ktoś rozważał mieszkanie bliżej centrum, to kluczowy był limit ceny za metr kwadratowy w programach wspierania kredytów hipotecznych. Inwestycje unijne. Przede wszystkim inwestycje drogowe, remonty starych dróg, nowe drogi wylotowe, obwodnice. Poza odciążeniem ruchu w mieście, ich skutkiem ubocznym jest oczywiście też ułatwienie dojazdu na przedmieścia. Co ciekawe, jeżeli chodzi w ogóle o ten problem dojazdów do pracy, to projektowość rynku pracy, częsta zmienność sprawiają, że zmieniają się priorytety i fakt, że praca w ciągu życia z dużym prawdopodobieństwem ulegnie zmianie i ulegnie zmianie też miejsce świadczenia tej pracy, wpływa na to, że kwestia dojazdu w zasadzie nie jest problematyzowana przez naszych rozmówców, ponieważ zakładają, że i tak nie mogą ustalić miejsca swojej nieruchomości względem miejsca swojej pracy, bo jest to zbyt zmienne. Rozmówcom w ogóle bardzo trudno było odnaleźć się w takim podziale na miasto i przedmieście, ponieważ oni traktują przedmieścia jako funkcjonalną ciągłość miasta. Bardzo często w ogóle się nie definiują jako mieszkańcy przedmieść, tylko dużego miasta. Mają silną tożsamość miasta centralnego. Albo w ogóle miasto centralne nie jest dla nich punktem odniesienia, ponieważ jakieś kwestie właśnie usług publicznych załatwiają raczej na obrzeżach. To zgubienie też nie dziwi oczywiście w sytuacji, kiedy zabudowa podmiejskich osiedli potrafi być gęstsza niż wewnętrznych przedmieść zlokalizowanych w administracyjnych granicach miasta, co jest oczywiście spowodowane różnicą w cenach gruntów. W praktyce, jak wyjeżdżamy drogą wylotową z miasta, to mijamy strefę obiektów handlowo-przemysłowych, po czym za niewidzialną granicą wyrastają ponownie gęste osiedla mieszkaniowe. Mimo utrwalonego obrazu przedmieść jako archipelagu indywidualnych inwestycji, ten środek ciężkości zdecydowanie przesuwa się w stronę kompleksów zabudowy inicjowanych przez mniejszych lub większych deweloperów. Dochodzi także do tezauryzacji przestrzeni podmiejskiej poprzez skupywanie gruntów, czy to przez lokalnych rolników, czy przedsiębiorców, którzy naciskają na samorząd w kierunku zmiany statusu ziemi. Zjawisko to ma też oczywiście wpływ na decyzję o przeprowadzce, ponieważ inwestycje można traktować jako no, zabezpieczenie na przyszłość. Tak? Nieruchomość jest coś warta, najwyżej ją sprzedamy. W kontekście suburbanizacji pojawiły się też mocne wątki integracji społecznej między osobami przyjezdnymi a zakorzenionymi. Wójtowie czy burmistrzowie znajdują się też w bardzo skomplikowanej sytuacji politycznej, ponieważ muszą zaspokajać potrzeby dwóch elektoratów o różnych potrzebach. Z jednej strony mieszkańcy starsi stażem stanowią zwykle liczebniejszy elektorat, a z drugiej strony rodziny napływowe potrafią być ożywczym zastrzykiem fiskalnym dla gminy, więc ich potrzeby też muszą być brane pod uwagę. I mieliśmy tutaj do czynienia zarówno z takim potencjałem ożywczym, następowało takie nowe otwarcie czy przewietrzenie lokalnej polityki, ale też destrukcyjne, pojawiały się po prostu konflikty. Nasi rozmówcy, którzy byli mieszkańcami, stworzyli taki mniej więcej katalog własnych korzyści z przeprowadzki. Jak już wspomniałem, to jest uzyskanie metrażu za relatywnie niską cenę. W odczuciu rozmówców ewentualne koszty dojazdu do miasta równoważone są przez niższą ratę kredytu hipotecznego i bezpłatną przestrzeń do przechowywania samochodu. Dwa, to jest zamieszkiwanie w pobliżu naturalnego krajobrazu. Trzecie, bardzo ciekawe, lokalna infrastruktura społeczna, która wcale nie jest oceniana aż tak źle, jakbyśmy się mogli spodziewać. Nasi rozmówcy uważali, że może być nawet bardziej dostępna niż w mieście, ponieważ jest jakby mniej osób chętnych i też koszty tych usług nie są tak wygórowane. Dalej, zamieszkiwanie na przedmieściu wiąże się z silnym, subiektywnym poczuciem wolności osobistej.
Jeżeli chodzi o tak zwaną kwestię prestiżu przedmieść, to w zasadzie to występuje tylko i wyłącznie w przedwojennych letniskach. Natomiast suburbia nie są uważane, czy jakby no, nasi rozmówcy raczej nie zgadzają się na traktowanie suburbiów jako takiego elitarnego miejsca zamieszkania. Jeżeli chodzi o katalog problemów, to otwiera to oczywiście mieszkanie na placu budowy. Losem popularnych osiedli podmiejskich jest zwykle dalsza rozbudowa i związane z tym uciążliwości. Niepewność budzi brak informacji o kierunkach rozwoju, planach, przyszłej zabudowie, a rosnąca liczba sąsiadów oznacza także przeciążenie infrastruktury technicznej. Dwa, transport i dojazdy. Ucieczka od hałasu i ruchu ulicznego może się skończyć koniecznością posiadania dwóch samochodów w rodzinie i zazwyczaj się kończy. I rodzice posiadający starsze dzieci są także zmęczeni rolą taksówkarzy. Większość osób w pierwszej kolejności korzysta z samochodu, nawet jeśli na granicy miasta przesiada się do komunikacji zbiorowej, korzystając na przykład z parkingów Park and Ride, albo organizując takie parkingi spontanicznie na parkingu cmentarnym, przy pętli, albo na uklepanej ziemi w pobliżu stacji kolejki. Dalej, z doświadczeń rozmówców wynika, że wbrew pierwotnym oczekiwaniom nie można dzieci wypuścić na wieś, to jest cytat, gdyż ze względu na ruch i tak wymagają one opieki osób dorosłych. Z kolei w przypadku młodzieży pojawia się problem takiej nudy suburbiów. Po prostu nie ma co robić, trzeba te dzieci dowozić do miasta na przykład na zajęcia. Twarda infrastruktura techniczna to jest oczywisty problem podnoszony, są pewne braki wobec popytu. Jednym z problemów przedmieść jest też jakość powietrza z powodu braku przyłączy do systemowego ogrzewania. Ponadto lokalne wody gruntowe potrafią być zanieczyszczone nielegalnym zrzucaniem ścieków z przydomowej kanalizacji. To się często kłóci z tą wizją zielonej enklawy, której spodziewali się nasi rozmówcy, kiedy się przeprowadzali. Pewnym problemem jest w przypadku domów jednorodzinnych utrzymanie samej nieruchomości i też bardzo ciekawe ustalenie, obawy o starość i stan zdrowia. To jest w zasadzie jedyny czynnik, jaki podnosili nasi rozmówcy jako potencjalną przyczynę powrotu do miasta. To znaczy dostęp do opieki zdrowotnej, kiedy się już będzie w wieku emerytalnym czy w wieku podeszłym. Kiedy rozmawialiśmy z przedstawicielami miast, to oni nie mówili o żadnych zyskach, mówili w zasadzie tylko o stratach i stworzyli taki dosyć przewidywalny katalog. Tak? To jest dodatkowy ruch komunikacyjny na wlotach do miasta, to jest problem utrzymania usług publicznych dla osób spoza miasta, tak, słynna wojna o PIT między tym, gdzie mieszkańcy płacą podatek dochodowy. To, że niska emisja, czyli zanieczyszczenie, nie zna granic administracyjnych i zazwyczaj, no, ponieważ centralne ogrzewanie dochodzi tylko do granic miasta, to osoby przeprowadzające się palące paliwem stałym w piecach i to zanieczyszczenie przesuwa się do granic miasta. Trzeba walczyć o efektywność transportu zbiorowego, co jest oczywiście bardzo trudne w sytuacji, kiedy ta zabudowa jest rozproszona. Pojawia się też oczywiście pewna segregacja przestrzenna. I pewnym takim ciekawym ustaleniem, głównie tutaj odwołuję się do przykładu Poznania, było wykorzystywanie narzędzi metropolitalnych do zarządzania suburbanizacją. Tutaj mam na myśli m.in. Metropolitalną Komisję Planowania, zarządzanie koleją metropolitalną, czy na przykład próby ustalania naboru do szkół pomiędzy miastem a gminami sąsiednimi. Jeżeli zapytaliśmy z kolei przedstawicieli samorządów o zyski i problemy, no to w zyskach umieszczali oni oczywiście głównie kwestie finansowe, wpływy z podatków, ale też pewne kwestie kapitału społecznego. Bardzo często było podnoszone to, że osoby, które się sprowadzają, mają na przykład troszeczkę wyższe standardy, których się domagają, ale też pomagają je zrealizować, na przykład wspierając transformację energetyczną czy fotowoltaikę w gminie. Natomiast problemy też się pojawiają. Koszty rozbudowy twardej infrastruktury, które nie są pokrywane przez te nowe wpływy z podatków. Także dodatkowy ruch komunikacyjny. Wspomniany już problem niskiej emisji wobec braku podłączenia centralnego ogrzewania czy gazu. Kwestia właśnie godzenia interesów, ustalenia priorytetów, którą inwestycję zrealizować wcześniej w sytuacji ograniczonych środków. No i masa oczywiście sporów planistycznych, lobbingu, nacisku o przekształcenie właśnie, czy odrolnienie, czy o odlesienie ziemi. Natomiast tutaj też taką ciekawą rzeczą, którą zaobserwowaliśmy, było tworzenie się komitetów społecznych, których celem było właśnie łatanie tych braków w infrastrukturze. Na przykład mieszkańcy potrafią zakupić czasami materiały do podłączenia jakiejś instalacji na jednej ulicy, a gmina realizuje to zadanie jako zadanie publiczne.
Już idąc w stronę podsumowania, te badania potwierdzają oczywiście masę dotychczasowych przypuszczeń na temat strukturalnych przyczyn suburbanizacji, ale otwierają pewne interesujące problemy szczegółowe. Główne wypracowane rekomendacje, które opieramy na tych badaniach jakościowych, to jest oczywiście po pierwsze aktywizacja polityki mieszkaniowej i rewitalizacyjnej w miastach w celu zwiększenia zasobu dostępnych mieszkań, a także wzmocnienie alternatywnych sposobów zaspokajania głodu mieszkaniowego, takich jak DPS-y, spółdzielnie, czy najmniej instytucjonalny, właśnie w celu stworzenia jakby innego sposobu zaspokojenia głodu mieszkaniowego, który niekoniecznie będzie wypychany do tych obszarów funkcjonalnych. Po drugie, to jest zabezpieczenie terenów zielonych w miastach, czy też terenów zieleni urządzonej i terenów rekreacyjnych, właściwie powinniśmy to rozbudować, które mogą tworzyć realną przeciwwagę dla wizji tego podmiejskiego środowiska naturalnego, które, jak już wspomniałem, w zasadzie z trudem jest utrzymywane w stanie naturalnym w obliczu bardzo ekspansywnej zabudowy. Na przykład dostęp właśnie do terenów rekreacyjnych to też była jedna z rzeczy, której bardzo często brakowało naszym rozmówcom. I rozbudowywanie tych narzędzi metropolitalnych i wykorzystywanie doświadczeń proaktywnych, myślących aglomeracyjnie samorządów. Tutaj myślę, że o przykładach możemy jeszcze podyskutować. Widzę, że mam jeszcze chwilkę czasu, więc skorzystam z tej okazji, żeby poruszyć też pewne kwestie do rozważenia właśnie tak w przyszłości. Niektórzy samorządowcy sugerowali taką rewizję założeń planistycznych poprzez podatek katastralny, a adresujący właśnie to zjawisko tezauryzacji czy też spekulacji gruntami podmiejskimi. Druga taka uwaga szczegółowa, to warto zauważyć, że rozbudowa systemu obwodnic także jest bardzo poważnym stymulantem rozbudowy przedmieść, więc należy jednocześnie poza budową obwodnic myśleć o alternatywach dla tego transportu indywidualnego i rozbudowywać transport zbiorowy. Po trzecie, ten potencjał zaangażowania mieszkańców wokół braków infrastrukturalnych to jest coś, co pewne gminy potrafią wykorzystywać w bardzo pozytywny sposób. Należy więc wspierać partycypację mieszkańców, również w celu zmniejszenia tego podziału na starych i nowych mieszkańców, ponieważ ludzie się potrafią jakby bardzo zaangażować i jakby można tutaj zaktywizować pewien kapitał społeczny wobec tych braków infrastrukturalnych. I kwestia wieku, tak, czy tej demografii, tego, że przedmieścia to też jest obszar, który być może nawet szybciej niż miasto centralne niedługo zacznie nam się starzeć, a więc zmapowanie prognoz demograficznych dla przedmieść i zmapowanie potrzeb samorządów w zakresie dostosowywania tych obszarów podmiejskich do potrzeb osób starszych. No chyba, że będziemy mieli do czynienia z takim scenariuszem, czego wykluczyć nie można, ale trudno przewidzieć, że osoby starsze czy też w wieku emerytalnym zaczną nam z kolei wracać do miasta właśnie ze względu na ułatwiony dostęp do usług publicznych. Jeżeli Państwo interesują jeszcze pewne szczegółowe ustalenia, to też jednym z efektów całego projektu jest monografia, która nie wiem, czy już się znajduje, czy za chwilę znajdzie się na stronach Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, gdzie również te badania jakościowe i wszystkie inne są omówione. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo Panu dziękuję. Faktycznie pasjonujące wyniki badań, bo bardzo często rozmawiając z ludźmi, którzy się przenoszą na podmiasto, można odnieść wrażenie, że to jest raczej nie realizacja jakiegoś marzenia z dzieciństwa, tylko akt rozpaczy. Chcę gdzieś mieszkać, parę metrów potrzebuję i w tych miastach po prostu się nie da wybudować. To jest faktycznie wielkie wyzwanie dla recyklingu przestrzeni w miastach. Bo wydaje się, że w miastach jest mnóstwo terenów, które mogłyby zostać zagospodarowane. W tej chwili niewątpliwie jedną z fundamentalnych barier rozwoju budownictwa mieszkaniowego w miastach jest brak dostępnych terenów. Jak wszędzie na świecie, ale w Polsce akurat te tereny miejskie są dosyć, wydaje się, że są dosyć jeszcze niewystarczająco wykorzystane. I nie mówię tylko o terenach jakichś poprzemysłowych, pokolejowych, które tak siłą rzeczy można wykorzystać w celu intensyfikacji zabudowy, ale różne takie właśnie ugory miejskie. Tego jest dosyć dużo w naszych miastach. A z różnych powodów, bardzo różnych, te tereny są
zablokowane są, niedostępne, są sprawy własnościowe, infrastrukturalne, planistyczne, transportowe. No, mnóstwo różnych jest barier, ale chyba wygląda na to, że bez udostępnienia terenów mieszkaniowych, pod zabudowę mieszkaniową w miastach w szerszej skali, tego problemu, no tego, ten problem będzie bardzo trudno rozwiązać, bo jeżeli cena mieszkania w mieście będzie porównywalna z ceną małego domku tam te 30-40 km od miasta, szczególnie jeżeli teraz będzie jeszcze łatwiej budować te niewielkie domki, jak padają zapowieści w ramach tych nadchodzących reform, to rozpraszanie zabudowy może jeszcze przyspieszyć, a wykorzystywanie tych terenów w miejskich dalej będzie no, cały czas bardzo opornie szło. Na pewno w procesach odpowiedzialnego planowania przestrzennego i egzekwowania różnych zapisów ważne są pieniądze i środki, które można pozyskać w ramach tego procesu na ten proces i które ten proces w jakiś sposób stymulują i ograniczają. I właśnie o kierunkach zmian w zakresie opłaty adiecenckiej i będzie mówił pan profesor Igor Zachariasz, który przedstawi nam wnioski z przeprowadzonych przez jego zespół analiz porównawczych. Także panie profesorze, zapraszam, ekran jest pana. Bardzo dziękuję, szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na tę konferencję, podczas której chciałem się rzeczywiście podzielić pewnymi wnioskami z analiz porównawczych prawnych, które przeprowadziliśmy w Uczelni Łazarskiego, realizując jeden z komponentów dość szerokiego przecież projektu, w którym było również zarezerwowane miejsce na obserwację systemów planistycznych innych państw europejskich. I dzisiaj fragmentem z tych naszych spostrzeżeń chciałbym się z państwem podzielić. Więc chciałbym powiedzieć tak, że myśmy zdecydowali się na obserwację w ramach projektu czterech systemów planistycznych, angielskiego, duńskiego, francuskiego i systemu Republiki Federalnej Niemiec. Przede wszystkim z takich względów merytorycznych, gdyż no, uważaliśmy, i to nie jest tylko nasze zdanie, ale bardzo często spotykane w literaturze administratywistycznej, iż te państwa są w jakiś sposób reprezentatywne dla różnych kultur polityczno-prawnych czy kultur administracyjnych. Anglia, kultura anglosaska, brak konstytucji pisanej, prawo zwyczajowe, ale jednak w tym aspekcie prawa administracyjnego coraz więcej kwestii związanych z działaniem administracji publicznej, obowiązkami obywateli jest regulowane na gruncie prawa stanowionego. Jeżeli chodzi o Danię, to przykład państw skandynawskich, które są rozpoznawane jako odrębne kultury polityczne, prawne, administracyjne, państwa, które cechuje pewna synteza dorobku kultury anglosaskiej, germańskiej w zakresie prawa. I wybraliśmy Danię też z tego względu, że Dania w ostatnich latach przeszła reformę samorządową, która jest bardzo dobrze postrzegana przez samych Duńczyków, jak i dość pozytywnie oceniana przez społeczność europejską jako taka wzorcowa reforma administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego, odpowiadająca w dość dużej mierze wymogom Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Francja, przykład kultury frankoromańskiej, no państwo, które narzuciło południu Europy, ale także również innym częściom Europy, w tym Polsce, Niemcom, pewien sposób widzenia demokratycznego państwa prawnego, pewien sposób postrzegania roli prawa i konstytucji jako tego naczelnego aktu prawnego, konstytucji pisanej. No i wreszcie Republika Federalna Niemiec jako państwo tej kultury germańskiej z bogatymi tradycjami samorządowymi, państwo, które próbuje w ostatnich latach czy dziesięcioleciach reformować administrację publiczną, też z dość takim średnim skutkiem, ale które ma bardzo stabilny system prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego stworzony
na początku lat 60., w końcu lat 60. i początku lat 70., który dość silnie jest rozbudowywany, zmieniany i uściślany, i który w dużej części również jest wzorem niektórych rozwiązań w Polsce. Poza tym wybraliśmy również te państwa z dość prozaicznego punktu widzenia, dlatego że no w ostatnich latach dość dużo pisze się o administracji, w tym również o planowaniu przestrzennym w tych państwach. Istnieje w Polsce dość duża, bogata literatura odnosząca się do problematyki przestrzennej w tych krajach, może za wyjątkiem Francji. I istnieje pewnego rodzaju ciągłość obserwowania zmian, jakie w tych systemach zachodzą. Jeżeli byśmy wzięli zakres przedmiotowy naszego badania, to on był szeroki. On obejmował takie zagadnienia jak obserwacja systemu aktów prawnych będących podstawą procesów urbanizacyjnych, w tym w szczególności aktów planowania przestrzennego, które sporządza się na poziomie lokalnym w gminach. Po drugie, przypatrywaliśmy się dość istotnym zagadnieniom, takim jak zasady ogólne planowania przestrzennego, czyli pewnego rodzaju regulacje prawne, które w Polsce właśnie w roku 2015 wskutek wejścia w życie ustawy o rewitalizacji zaczęły być rozbudowywane, a które w innych państwach, które badaliśmy, właśnie w Anglii, Danii, Francji i Republice Federalnej Niemiec, są bardzo rozbudowywane i stanowią podstawę decyzji prawnych podejmowanych w aktach planistycznych przy oczywiście dużym zakresie swobody i uznania planistycznego, no ale jednocześnie przy kierowaniu się podstawowymi zasadami prawnymi, takimi jak zasada zrównoważonego rozwoju czy zasada proporcjonalności, a ponadto przy kierowaniu się jednak ekonomiką w działaniach przestrzennych. Również poddawaliśmy analizie kwestie związane z opłatą adiacencką, które to dla nas od początku były ciekawe i taką zresztą postawiliśmy hipotezę, która potem w tych badaniach się sprawdziła, że jest to jeden z podstawowych elementów systemu planistycznego, który zapobiega rozlewaniu się zabudowy, i system ten w warunkach dobrze skonstruowanej opłaty adiacenckiej w dużej mierze jest systemem odpornym na taką rabunkową politykę terenową. Do zagospodarowania dochodzi na tych obszarach, których zagospodarowanie ma sens ekonomiczny i w sumie daje najlepszą jakość życia. I w związku z tym, że tego wymiaru ekonomicznego rzeczywiście brakuje w polskiej debacie o kwestiach planowania przestrzennego, chciałbym z Państwem dzisiaj podzielić się tym wycinkowym zagadnieniem, a do pozostałych ustaleń w zakresie przeze mnie wskazanym chciałbym odesłać do publikacji, która w tym roku jeszcze ukaże się w wydawnictwie Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Jeżeli chodzi o te kwestie związane z ekonomicznym wymiarem planowania przestrzennego, no to tak naprawdę w Polsce jest to problem, który przynajmniej w sposób deklaratywny jest dostrzegany i uświadamiany, ale chcę Państwu zwrócić uwagę, że przełom w tych dyskusjach nastąpił w roku bodajże 2011, kiedy to dwóch architektów, kolegów, jeden pracujący w urzędzie publicznym, drugi będący deweloperem, nagle dostrzegło, że no, nie są w stanie realizować inwestycji o charakterze mieszkaniowym zgodnie z takimi podstawowymi zasadami urbanistycznymi odnoszącymi się do lokalizacji miast, miasteczek, które są opisywane w literaturze zachodniej i które no, stanowią pewien kanon urbanistyki na zachodzie, no bo polskie prawo w wielu miejscach nie daje podstaw, wręcz blokuje zachowania o charakterze ekonomicznym sprzyjające zagospodarowaniu określonych miejsc w sposób ekonomicznie uzasadniony. I od tamtego czasu mamy do czynienia z powtarzającymi się cyklicznie badaniami, które niejako i w naszych badaniach, również przez Instytut Rozwoju Miast, zostały potwierdzone, wskazującymi na pewien rozdźwięk pomiędzy ową deklarowaną chęcią
ekonomicznego spojrzenia na procesy zagospodarowania przestrzennego, a praktyką związaną z sytuowaniem nowej zabudowy. Ostatnie przed badaniami tutaj zespołu Instytutu Rozwoju Miast, dosyć duże badania prowadzone w Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk pod kierownictwem Przemysława Śleszyńskiego, Macieja Nowaka i Adama Kowaleckiego, no wskazywały na dość gigantyczne straty, jakie ponosimy w wyniku rozproszonej urbanizacji. I jeżeli chodzi o jakąś próbę naprawienia systemu planowania przestrzennego, prawa planowania przestrzennego, no to wydaje się, że ta kwestia związana z kosztami urbanizacyjnymi musi być jedną z priorytetowych kwestii, które powinny zostać rozwiązane w ramach najbliższej reformy systemu planowania przestrzennego. I wydaje się, że punktem wyjścia do takiej dyskusji o naprawie tego systemu no, powinna być pewna obserwacja, z którą spotykamy się w praktyce, a mianowicie taka, że właściwie w Polsce przyjęło się, iż każdy, kto jest posiadaczem jakiejś nieruchomości gruntowej, no, ma takie naturalne prawo do zabudowania tego gruntu i że to jest pewnego rodzaju jego prawo podmiotowe związane z własnością tego gruntu, na co zresztą szczególną uwagę zwraca się w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w konsekwencji w tym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, które odnosi się do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, bo tutaj Trybunał Konstytucyjny niejako przejął w tym zakresie dorobek Naczelnego Sądu Administracyjnego, iż właściwie system gospodarowania przestrzenią w Polsce jest systemem polegającym na ograniczaniu prawa własności w aspekcie właśnie prawa do zabudowy, a tam, gdzie to ograniczenie, czy to planem, czy ustawą nie nastąpiło, no to istnieje zasada wolności budowlanej, która pozwala na zgodną z prawem zabudowę określonego fragmentu terenu zgodnie z wolą właściciela. A temu symetrycznie niejako przekonaniu towarzyszy takie przekonanie, że realizacja pewnych celów publicznych, takich jak budowa infrastruktury, budowa terenów wspólnych, służących czy to celom rekreacyjnym, wypoczynkowym, edukacyjnym, no nie jest jakimś obowiązkiem właścicieli gruntów. To jest tak naprawdę zadanie publiczne, zewnętrzne w stosunku do właścicieli nieruchomości, które musi być realizowane bądź przez jednostki samorządu terytorialnego, bądź przez państwo. I tutaj uzasadnieniem takiego myślenia jest przekonanie, że przecież każdy z nas płaci podatki, te podatki są duże i w związku z tym w ramach tych płaconych podatków należy oczekiwać określonego zakresu działania przez państwo, które planów zabudowy dobuduje nam niezbędną infrastrukturę wspólną, która będzie powodowała, iż komfort naszego życia będzie duży. Jeżeli chodzi o to przekonanie, to ono, proszę Państwa, jest również przekonaniem bardzo silnym i w moim przekonaniu jest efektem tak naprawdę niezrealizowanej nigdy reformy finansów komunalnych, w których mamy co prawda deklaratoryjnie dość duży udział w dochodach własnych, ale wszyscy oczywiście doskonale wiedzą, że w większości dochody jednostek samorządu terytorialnego są dochodami transferowymi, a już w szczególności powiatów i województw. Natomiast w sytuacji gmin tutaj jedynymi realnymi dochodami są dochody z podatku od nieruchomości czy opłaty do niedawna za użytkowanie wieczyste. A więc ten sposób myślenia o obowiązkach państwa, on poniekąd w dużej mierze moim zdaniem jest efektem braku reformy finansów komunalnych i związania działań w tym o charakterze przestrzennym z faktycznymi kosztami, jakie te działania generują. Bazując na dokonanych analizach, pozwoliliśmy sobie postawić takie oto twierdzenie, że we współczesnych państwach, które realizują pewne funkcje o charakterze przestrzennym,
służące jakiemuś uporządkowanemu rozwojowi działań przestrzennych i zamieszkiwaniu. Podstawowym takim instrumentem, przy pomocy którego realizuje się obowiązki w zakresie realizacji celów wspólnotowych, jest opłata adiacencka. Ta opłata adiacencka, dodajmy, jest opłatą, która we wszystkich tych państwach, które badaliśmy, jest liczona od wartości inwestycji, które są realizowane w ramach tych zadań wspólnych. Oczywiście ona może obejmować bardzo różną część wartości tych inwestycji. Przykładowo w Niemczech jest ona opłatą, która może obejmować do 90% wskazanych ustawowo inwestycji, wartości tych inwestycji. W Anglii 100%. W praktyce oczywiście spotyka się dość rozbudowany system opłat planistycznych w tych państwach. Tu nie mówimy tylko i wyłącznie o jednej opłacie planistycznej, co jest konsekwencją, ten rozbudowany system takiego dziejowego kształtowania się, dziejowego kształtowania się systemu prawa administracyjnego i dodawania do już ukształtowanych wcześniej instytucji opłat adiacenckich nowych opłat w zakresie związanym z inwestycjami przestrzennymi. Niemniej jednak wszystkie te opłaty, tak jak powiedziałem, są w jakiś sposób kalkulowane w odniesieniu do wartości prowadzonych inwestycji o charakterze wspólnotowym. No i na tym tle polski system opłat adiacenckich wygląda inaczej, powiedziałbym dość dziwnie w stosunku do opłat w tych badanych przez nas państwach, ponieważ nie opiera się on na jakimś stosunku do faktycznie ponoszonych wydatków w zakresie realizacji przedsięwzięć wspólnotowych, a jest związany z wzrostem wartości nieruchomości spowodowanych bądź to podziałem nieruchomości, scaleniem i podziałem, bądź budową określonej infrastruktury technicznej w związku z procesami urbanizacyjnymi. I właściwie panuje takie dość powszechne przekonanie o małej skuteczności tego instrumentu. Bardzo często niektóre gminy w ogóle rezygnowały wcześniej z pobierania opłaty adiacenckiej, ponieważ koszty związane z wyegzekwowaniem tej opłaty adiacenckiej, mówię już o opłacie związanej z kosztami budowy infrastruktury, były większe niż ta opłata przynosiła dochody. I funkcjonujemy od 30 prawie lat w takiej fikcji, która daje nam poczucie, iż tego typu instytucja również w prawie polskim jest. Natomiast nikt nie zastanawia się, że nie spełnia ona swoich podstawowych funkcji w tym systemie planistycznym. Właściwie dopiero od 10 lat zaczyna się ten problem opłaty adiacenckiej dyskutować i w mojej prezentacji chciałbym się odwołać do pewnych myśli, które sformułował już ponad chyba 10 lat temu Mirosław Gdesz, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który się naukowo zajmuje problematyką gospodarki nieruchomościami, a mianowicie twierdził on, iż należy przejść z tego istniejącego systemu opłaty adiacenckiej, i mówię tutaj o tej kategorii opłaty, która jest pobierana w związku z budową infrastruktury technicznej, do pewnego nowego modelu opłaty, w którym to będzie ta opłata pokrywała chociażby część kosztów urbanizacyjnych, i takie przejście Mirosław Gdesz uzasadniał zasadą sprawiedliwości urbanistycznej, którą wywodził z konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej, na której oparte jest demokratyczne państwo prawne w Polsce. I można tę myśl dość twórczo rozwijać, dlatego że te aspekty sprawiedliwości urbanistycznej w sensie takim aksjologicznym mają takie trzy, moim zdaniem, podstawowe aspekty. A mianowicie ten taki pozytywny aspekt sprowadzający się do tego, że ludzie, których nie stać jest na
ponoszenie wydatków inwestycyjnych powinny w tym zakresie w jakiś sposób być wspomagane przez państwo. I tutaj mamy oczywiście instrumenty w prawie polskim, jak budownictwo komunalne, budownictwo socjalne, które jednak no, wymaga w tym aspekcie ekonomicznym jakiegoś przewartościowania, jeżeli mówimy o istniejących instrumentach prawnych i stosowania adekwatnie do potrzeb osób, których nie stać na wybudowanie sobie własnego mieszkania czy własnego domu. Mamy też aspekt negatywny, który powinien polegać na tym, że jeżeli pewna grupa osób jest w stanie zorganizować się i ponieść wydatki związane z urządzeniem przestrzeni w sposób budowlany, mieszkaniowy, wyposażeniem tej przestrzeni w odpowiednią infrastrukturę, nawet jeżeli to byłoby stosunkowo drogie, przewyższało średnie koszty, spełniało wszelkiego rodzaju warunki wynikające z dobra, z poszanowania dobra wspólnego, a mianowicie w sytuacji, kiedy taka zabudowa będzie powstawała łącznie z odpowiednią infrastrukturą gwarantującą obsługę tych funkcji mieszkaniowych, kiedy będzie powstawała w związku z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, no to państwo nie powinno w takie budownictwo ingerować, powinno wspierać to budownictwo właśnie w postaci sporządzania planów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czy tak jak planuje się w ramach reformy planów zabudowy, niejako regulując ten proces na określonej przestrzeni, rozwiązując tym samym konflikty sąsiedzkie, które w takiej sytuacji by powstawały, ale jednocześnie oddając całą inicjatywę w ręce tych osób. No i wreszcie ma ta zasada sprawiedliwości urbanistycznej, ma ten proces, ma ten aspekt partycypacyjny, a mianowicie pozwala w związku z realizacją określonej zabudowy na planie przestrzennym, pozwala na udział zainteresowanych w tym procesie, na wyrażanie swoich interesów związanych z użytkowaniem przestrzeni publicznych, bo też musimy wiedzieć, że tego typu kompleks osiedleńczy, jakim jest chociażby małe miasteczko, jest kompleksem, który składa się z przestrzeni prywatnych, ale również składa się z przestrzeni publicznych, które chociażby w sytuacji dużych aglomeracji miejskich, dużych skupisk miejskich są odwiedzane i z których korzystają nie tylko mieszkańcy danego miasteczka, ale wręcz mieszkańcy metropolii. Takich przykładów można podawać dużo. Więc to przejście z dzisiejszego systemu opłaty adiacenckiej na nową formułę opłaty adiacenckiej, w moim przekonaniu, można uzasadniać ową zasadą sprawiedliwości społecznej, zasadą sprawiedliwości urbanistycznej, wywodzonej z konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej. I ta zasada sprawiedliwości urbanistycznej ma pewne aspekty, które dają możliwość zagospodarowania określonej przestrzeni zgodnie z interesem publicznym i zgodnie z interesem prywatnym, i w związku z tymi aspektami powinno być niewątpliwie kształtowane prawo, jak i instytucja owej opłaty. Jeżeli chodzi o nowy model tej opłaty, to tak jak powiedziałem, wydaje się, kierując się wzorem badanych państw europejskich, że powinniśmy dążyć do modelu, w którym będzie ta opłata związana z wartością realizowanych inwestycji na określonym obszarze. I tutaj oczywiście mamy w tym zakresie wskazania Trybunału Konstytucyjnego, który odnosił się do kwestii opłaty jako daniny publiczno-prawnej, wskazując, że mamy tu do czynienia z pewną sytuacją odpłatności za indywidualnie zrealizowane świadczenie. W związku z tym ta instytucja opłaty adiacenckiej wydaje się podstawowym instrumentem prawnym, który w nawiązaniu do rzeczywistych kosztów urbanizacji ma szansę w jakiś sposób wpłynąć pozytywnie na procesy zabudowy polskiej przestrzeni. Natomiast on wymaga oczywiście zasadniczej zmiany idącej w kierunku wskazania ustawowo, jakie to elementy infrastruktury technicznej powinna owa opłata
adiacencka pokrywać w związku z procesami urbanizacji, które mają miejsce na określonym obszarze. Można tutaj również myśleć o zróżnicowanej konstrukcji opłaty w zależności od sytuacji, w kiedy rozwijamy daną jednostkę osadniczą w przestrzeni, która nie jest jeszcze przestrzenią zabudowaną, która nie posiada jeszcze infrastruktury technicznej i społecznej, no i modyfikacją innym nieco rodzajem tej opłaty w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z procesami rewitalizacji przestrzeni zabudowanej wadliwie, czy przestrzeni, która nie jest dostatecznie wyposażona w odpowiednią infrastrukturę techniczną czy społeczną o charakterze osiedleńczym, dającą gwarancję pewnego komfortu życia. Tego typu opłata, i to chcę też Państwu zwrócić uwagę, została do prawa polskiego wprowadzona w 1928 roku rozporządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o prawie budowlanym. Ona do 1936 roku pozostawała instytucją martwą wskutek tego, iż ustawa nie dawała podstaw prawnych radom gmin do obliczania i nakładania tej opłaty adiacenckiej. Była bardzo często, o ile była nałożona, była bardzo często kwestionowana jej wysokość przed sądem, Naczelnym Trybunałem Administracyjnym. Także dopiero w 1936 roku tę opłatę w sensie instytucji prawnej poprawiono, uzupełniono przepisy ją sytuujące o dodatkowe, dające możliwość nakładania w drodze uchwał rad gmin, i od 1936 roku ten proces dość krótko ze względu na wybuch wojny zaczął, nakładanie opłat adiacenckich zaczął następować. Opłata adiacencka w tym kształcie zmieniła swój charakter w latach 80. i tak jak powiedziałem, no nigdy do niej nie powróciliśmy. A to jest dosyć istotne, aby do tego typu konstrukcji opłaty wrócić, bo z tych analiz porównawczych wynika, że opłata adiacencka naliczona od wartości inwestycyjnej czy wartości inwestycji w danym miejscu ma takie trzy podstawowe funkcje. Pierwsza to jest, ma ona funkcję antyspekulacyjną. Z chwilą, kiedy osoby mają dokonać zapłaty określonej kwoty, no to zaczynają liczyć, czy bardziej im się opłaca budować na danym gruncie, czy bardziej opłaca im się budować w innym miejscu, gdzie te koszty są mniejsze. Wreszcie ta konieczność zapłacenia tej opłaty powoduje konieczność sporządzenia bilansu ekonomicznego i okazuje się, że wiele terenów, które potencjalnie wydają się atrakcyjne do zabudowy, no, nie mogą zostać zabudowane, bo koszt zabudowy w tych miejscach wzrósłby czy wynosiłby na tyle dużo, że nie byłoby gwarancji sprzedaży tych mieszkań w cenach rynkowych, ponieważ gdzieś indziej można wybudować tę samą liczbę mieszkań, domów ze znacznie niższym kosztem. Po drugie, ma ona bardzo istotną funkcję społeczną, ponieważ zmusza do współpracy, dlatego że to nie jest tak, iż można podejmować decyzje o charakterze przestrzennym jednostkowo. To znaczy my je ostatecznie podejmujemy jednostkowo, decydujemy się, że gdzieś będziemy mieszkać. Niemniej jednak tego bilansu należy dokonywać w szerszej społeczności. Społeczności, która jest w stanie na danym obszarze utrzymać odpowiednią infrastrukturę techniczną i społeczną i gwarantować, że ta infrastruktura nie będzie podlegała degradacji. Musi być pewna grupa ludzi, która będzie w danym miejscu mieszkać po to, żeby był sens doprowadzania tam infrastruktury technicznej i budowania odpowiedniej infrastruktury społecznej. A więc już wtedy, kiedy planujemy na gruncie planu miejscowego zabudowę określonej przestrzeni, kiedy planujemy, że gdzieś tutaj powstanie miasteczko, to musimy sobie zdawać sprawę, że jego egzystencja jest możliwa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy populacja tego miasteczka osiągnie odpowiednią liczbę i wtedy zostanie zapewniony z dochodów możliwość utrzymania infrastruktury tego miasteczka. No i wreszcie taką funkcję urbanizacyjną posiada opłata adiacencka, bo ona sprzyja tak naprawdę racjonalnemu korzystaniu z terenu, dając możliwość kształtowania zabudowy miejskiej zgodnie z takim podstawowym paradygmatem urbanistycznym zakładającym, że w sytuacji
dużej aglomeracji miejskiej rozwijamy się zgodnie z taką tendencją, że tworzymy miasteczka, które potem stanowią miasta, a te miasta znajdują się w jakimś układzie miast metropolitalnych i w ten sposób w ośrodkach centrycznych budujemy przestrzeń miejską w oparciu o pewną archetypiczną dla naszego kręgu kultury ideę miasta. Zwraca uwagę na to Leon Krill w swoich publikacjach i wydaje się, że po tym okresie takiej modernistycznej fali lat 60., 80., utrzymującej się zresztą i dzisiaj, kiedy to zabudowuje się tereny w Polsce taką lepszą jakościowo zabudową mieszkaniową, ale bez centrów, bez struktury miasteczkowej, no to powrót do tego modelu jest chyba takim obowiązkiem władz publicznych, tym bardziej, że jeżeli przyjrzymy się cenom nieruchomości, to ceny nieruchomości są najwyższe w tych miejscach, które właśnie są urządzone jako takie miasteczka w mieście, dające z jednej strony centra lokalne i dosyć szybką możliwość dojazdu do centrów metropolitalnych. Jeżeli chodzi o efekt sumaryczny wprowadzenia takiej nowej opłaty adiacenckiej, no to ona na pewno będzie za jednym z tych elementów systemu prawnego, który mógłby zapobiegać rozpraszaniu zabudowy, a tym samym kształtować taką nową jakość, bym powiedział, w zakresie procesów zagospodarowania przestrzeni w Polsce. Już nieco w innym fragmencie badań, które prowadziliśmy w Uczelni Łazarskiego, bo tam mieliśmy również taki drugi temat związany właśnie z optymalizacją przestrzenną i metodami przestrzennymi, które w Polsce były wypracowane od lat 70. przez lata 80. Myślę tu o optymalizacji warszawskiej, analizie progowej czy ocenie efektywności rozwiązań przestrzennych, które dawały możliwość bilansowania właśnie potrzeb mieszkaniowych, a jednocześnie kosztów infrastrukturalnych, które dzisiaj po pewnej krytyce, modyfikacji z powodzeniem można byłoby stosować w praktyce urbanistycznej. To sięgnęliśmy również do badań wcześniejszych, jak i samodzielnie przeprowadziliśmy tam badania, które by pokazywały, jakich kosztów można się spodziewać, jeżeli chcielibyśmy urządzić miasteczko w tym minimalnym programie. Przyjęliśmy, że ten minimalny program to jest około 4000 mieszkańców, z tego względu, że przy 4000 mieszkańców mamy tak naprawdę możliwość utrzymania podstawowej infrastruktury osiedleńczej, jakimi są budowy i utrzymanie, jakimi są drogi publiczne, wodociąg, kanalizacja, zasilanie energetyczne, odprowadzanie ścieków, w tym odprowadzanie wód deszczowych, a także budowa niezbędnej infrastruktury społecznej, między innymi szkół czy domów pomocy społecznej w takim nowym wydaniu w związku ze starzejącym się jednak społeczeństwem polskim, a mianowicie dającym możliwość prowadzenia nowoczesnej polityki senioralnej, czyli integrującej społeczność młodszą ze społecznością senioralną. No i zaczęliśmy liczyć to, liczyliśmy to w wariantach, które zakładały zabudowę na działkach jednorodzinnych o powierzchni 1000 metrów, zabudowę w zespole zabudowy jednorodzinnej szeregowej na działkach od 180 do 240 metrów kwadratowych, no jak i w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Przy czym te 4000 osób były oczywiście zlokalizowane na obszarze największym przy zabudowie tej na działkach 1000 metrowych, najmniejszej przy zabudowie wielorodzinnej. I tutaj jest takie sumaryczne koszty analizy, wyszły nam w każdym z wariantów, jeżeli chodzi o infrastrukturę społeczną, bardzo podobne, bo to między 46, 47 a 50 milionów złotych kosztuje wybudowanie niezbędnej infrastruktury społecznej dla miasteczka liczącego 4 tysiące mieszkańców. Natomiast wyszły nam diametralne różnice w
w kosztach zabudowy infrastruktury technicznej od 107 milionów złotych, w zabudowie na działkach 1000 metrowych po 60 milionów złotych, w zabudowie szeregowej do 34 milionów złotych, w zabudowie wielorodzinnej. I także rozkładaliśmy te koszty na już konkretne jednostki mieszkalne. Przyjęliśmy w tych badaniach mieszkanie 50-metrowe w zabudowie wielorodzinnej, 120-metrowy domek bądź w zabudowie szeregowej, bądź w zabudowie jednorodzinnej, i te koszty kształtowały się już na taką jednostkę mieszkalną od 100 tysięcy złotych, 111 tysięcy złotych, 111 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o domy jednorodzinne wolno stojące na działkach 1000 metrowych, prawie 61 tysięcy złotych w sytuacji, kiedy mamy budowę w systemie zabudowy szeregowej, przepraszam, 80 tysięcy w zabudowie szeregowej i 61 tysięcy, jeżeli chodzi o mieszkanie 50-metrowe. Proszę zwrócić uwagę, że to mieszkanie 50-metrowe jest rzeczywiście najtańsze, ale jest komfortem życia nieporównywalne z zabudową szeregową czy z zabudową jednorodzinną, bo przy wyższych kosztach zabudowy jednorodzinnej praktycznie mamy lepszy komfort życia, i to są oczywiście koszty budowy, to nie są koszty utrzymania, eksploatacji tego zasobu budowlanego, które wiadomo, że przy domach wielorodzinnych są zazwyczaj wyższe niż przy jednorodzinnych. I teraz jak zastanawialiśmy się nad... Aha, i to są badania, które ja tutaj prezentuję, z których korzystaliśmy w latach i które robiliśmy w latach wcześniejszych, natomiast ponieważ tutaj nie do końca zbilansowaliśmy to na analogicznych wariantach, bo przyjęliśmy mniej, pozwoliłem sobie przedstawić te koszty na wariantach bardziej szerszych. Natomiast badania, które przeprowadziliśmy w ramach Gospostrategu, te różnice potwierdziły. Oczywiście mamy tu już różnice cenowe wynikające ze wzrostu cen, natomiast ta rozpiętość między poszczególnymi modelami urbanizacyjnymi jest bardzo podobna. I jeżeli chodzi o wprowadzenie opłaty adiacenckiej, która w jakiś sposób nawiązywałaby swoją wysokością do kosztów budowy infrastruktury osiedleńczej, to tutaj możemy spodziewać się bardzo takich pozytywnych procesów o charakterze przestrzennym, które na pewno prowadziłyby do lepszego wykorzystania przestrzeni. A mianowicie naszym zdaniem doprowadziłoby to do urealnienia cen gruntów, a w praktyce do znacznego spadku cen gruntów tam, gdzie rzeczywiście zabudowa jest zupełnie nieopłacalna, i pewnej stabilizacji, bo wcale nie wzrostu cen w tych miejscach, gdzie zabudowa jest opłacalna i gdzie, powiedzmy sobie, jakość infrastruktury już istniejącej, dostępność tej infrastruktury jest większa i pozwala na obniżanie kosztów uzupełniania zabudowy, czyli w sumie na rewitalizację terenów. Stworzony by został w ten sposób również stabilny, niezależny od systemu centralnego, mechanizm finansowania kosztów urbanizacji w gminach, i ten mechanizm funkcjonowania kosztów urbanizacji byłby związany właśnie z pewną społeczną funkcją tej opłaty, o której mówiłem wcześniej, a mianowicie byłby związany z koniecznością dogadania się w określonej społeczności lokalnej odnośnie do sposobu zagospodarowania określonego obszaru, odnośnie do sposobu realizacji zamierzeń przestrzennych w szerszej grupie. Nie byłby tutaj na pewno brany pod uwagę dyktat inwestora, bo ten dyktat zostałby znacznie osłabiony koniecznością zgody pozostałych uczestników procesu planowania zabudowy, bo to już na etapie procesu planowania zabudowy byłby istotny czynnik wyznaczający treść planu miejscowego, i jednocześnie istniałaby taka naturalna bariera przed uchwalaniem planów miejscowych
to, o czym mówili koledzy wcześniej, że te plany miejscowe bardzo często są uchwalone, przewidują jakiś program osiedleńczy, no tylko on nie jest realizowany, bo on nie jest realizowany, bo nie jest w ogóle zbilansowany od strony ekonomicznej w takim aspekcie, jaki starałem się przedstawić. A więc w związku z tym zapobiegłoby to powstawaniu planów wadliwych. Zapobiegłoby to także takiej abstrakcyjnej dyskusji o tym, czy plan ma być duży, czy plan ma być mały, czy plan ma być średni. No po prostu ten plan wynikałby tak naprawdę, jego skala przestrzenna, z pewnego uzgodnienia interesariuszy odnośnie do sposobu zagospodarowania przestrzeni. Panie profesorze, ja mam tylko taką moją wypowiedź. Uważam, że to nie żaden system podatkowy jest tutaj niedostosowany do procesów urbanizacyjnych w Polsce i do wymogów właściwie tych procesów. Uważam, że tak naprawdę podstawowym instrumentem, który powinien w jakiś sposób zostać zmodyfikowany w ramach nadchodzącej reformy systemu planowania przestrzennego, to jest właśnie ów mechanizm opłaty adiacenckiej, który jest podstawowym mechanizmem rozliczania, finansowania kosztów urbanizacji i który powinniśmy skonstruować analogicznie jak w innych demokratycznych państwach prawnych, których ustrój szanuje zasady gospodarki rynkowej, przy oczywiście zachowaniu funkcji państwa jako pewnego strażnika ładu przestrzennego, strażnika zasad zrównoważonego rozwoju, a także jako instytucji, mówię państwa w znaczeniu szerokim, rozumiejąc tu centrum państwa i jednostki samorządu terytorialnego, jako pewnego, jako instytucji, która gwarantuje osobom, których z różnych życiowych sytuacji po prostu nie stać na samodzielne osiąganie celów mieszkaniowych, wsparcia, to przysługuje... Panie profesorze, ja mam taką prośbę, bo już... Panie profesorze, bo 20 minut już przekroczyliśmy czas. Przepraszam, bardzo dziękuję. Także może, nie, proszę spokojnie Nie, ale to już było podsumowanie, bo ostatni slajd... O, to jest chyba... Dziękuję bardzo za uwagę. To dziękuję, to przepraszam, że tak tutaj się wciąłem, ale faktycznie... Nie, to ja przepraszam za przedłużenie. 20 minut się nam udało przekroczyć, a tu, bo to faktycznie jest pytanie, jak to tutaj wspólnie trzeba wypracować jakiś mechanizm finansowania, jakby z jednej strony finansowania tego rozwoju przestrzennego, a z drugiej strony jego ograniczania. I tutaj tak jak rozumiem, ta pana myśl dąży jednak do większego obciążenia właścicieli, czyli tych inwestorów, czy tych właścicieli działek, na których podejmowane są przedsięwzięcia inwestycyjne, opłatą, tak? Opłatą adiacencką czy innym typem podatku. Znaczy ja uważam, że to, co powiedziałem, może czego nie powiedziałem dokładnie, ale to dopowiem dosłownie w dwóch zdaniach. Musi zostać zrealizowana tym samym reforma finansów komunalnych, która by polegała na znacznym odciążeniu jednak właścicieli nieruchomości, ludzi od zobowiązań o charakterze centralnym, kosztem wzrostu zobowiązań o charakterze, bym powiedział, lokalnym, dlatego że tak naprawdę 3/4 wydatków ludzi jest związane z uzyskaniem optymalnego środowiska mieszkalnego, środowiska życiowego, i to jest realizowane na miejscu. W związku z tym stworzenie takiego mechanizmu w postaci opłaty, która by dawała możliwość jeszcze decydowania się mieszkańcom danej miejscowości na określony typ zabudowy, na określony sposób urbanizacji, służyłaby podnoszeniu jakości życia i dawałaby realną jakby wiedzę o kosztach urbanizacji. No tylko, że realnie, no to próbuję to zrozumieć, jakby tą koncepcję reformy finansów komunalnych w takim ujęciu, no bo realnie tu by musiało być zmniejszenie, jakby jeżeli ta reforma miała być kompleksowa, to ona by musiała też prowadzić, jeżeli tu byłoby znaczące zwiększenie obciążeń, no to ona musiałaby gdzieś w jakimś miejscu mieć zmniejszenie obciążeń, tak rozumiem? No tak, zmniejszyć obciążenia centralne dzisiaj, znaczy inaczej na przykład zorganizować PIT, inaczej zorganizować CIT,
właśnie opłatę adiacencką, w ogóle zreformować system opłat, bo przecież u nas system opłat tak naprawdę funkcjonuje bardzo słabo, w bardzo słabym zakresie. Rozumiem, dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że to te analizy są bo tutaj no aż z nieruchomości wejść i z gospodarki nieruchomościami, z planowania przestrzennego wejść na całą kompleksową reformę finansów komunalnych, a tak naprawdę całkowitą reformę finansów prawie że publicznych, no bo jeżeli miały być zreformowane finanse komunalne, to one by musiały być, jak rozumiem, konsekwencją reformy też finansów na poziomie krajowym, no bo inaczej by to było niemożliwe, żeby to zrealizować, także faktycznie ambitne cele. Natomiast jeżeli mamy jeszcze, bo mamy, widzę, jeszcze kilka minut, to może właśnie tutaj też zadałbym pytanie, przynajmniej po jakimś króciutkim pytaniu dotyczącym optymalizacji procesu planowania. Bo jeżeli to, o czym rozmawiamy, planowania i suburbanizacji, czy w ogóle rozwoju przestrzennego metropolii, może pierwsze pytanie do pana Krzysztofa Gubiańskiego. Jeżeli mógłby pan po prostu w kilku słowach powiedzieć, czy gdyby ludziom zapewnić lepsze warunki lokalowe, jakby no inwestowania, nabywania nieruchomości mieszkaniowych w miastach, to czy oni by, to czy z tych badań wynika, że oni by jednak byli mniej skłonni do suburbanizacji? Pewna część, myślę, że spora część tak. To znaczy, kiedy my zaczynaliśmy te badania, to ponieważ były to badania jakościowe, miały też taki trochę charakter badania pewnej kultury przedmieść, to mocno się nastawialiśmy na taki wątek takiej podmiejskiej Arkadii, takiego właśnie wiejskiego życia, dużego poczucia wolności. Te badania to zweryfikowały w taki sposób, że to jest raczej pewna warstwa racjonalizacji, która jest dopiero później nakładana już przez osoby, które się przeprowadziły, które w otwarty sposób mówią, że no, kwestia finansowa, tak, kwestia po prostu nabycia nieruchomości czy zapewnienia sobie jakoś tej potrzeby mieszkaniowej jest dla nich absolutnie priorytetowa. Też tak jak wspomniałem, w ogóle kwestia jakby wypytywanie się o pewne cechy idealnego siedliska, ale nie związanego z samą nieruchomością, tylko w ogóle z otoczeniem, w zasadzie nie miały żadnego znaczenia. I statystycznie, i jakościowo to okazywało się, że no jakby ten głód mieszkaniowy jest tak głęboki, że powiedzmy za zaspokojenie potrzeb wyższych w tym wypadku, tak, czyli nie wiem, potrzeb związanych z otoczeniem, nawet tymi usługami publicznymi czy transportem, schodzi zupełnie na dalszy plan, więc zdecydowanie kwestia mieszkaniowa to jest coś, co faktycznie tutaj należałoby adresować. Mhm. A jakby tutaj pytanie do pana Łukasza Skały, w jaki sposób można by bez jakiegoś drastycznego ograniczania, bo wolności inwestowania, ograniczyć suburbanizację, bo tutaj łatwo jest powiedzieć zakaz, prawda, wprowadzić obszar, że no, tylko w obszarach zurbanizowanych i tak dalej, wyznaczyć standardy i zabronić po prostu inwestowania na obszarach podmiejskich, a tutaj, no jak wiemy, te zakazy też w Polsce mają średnią popularność. A poza tym no jest trudno jest prowadzenie zakazów, zawsze łatwiej najpierw zachęcać. Jakie tutaj pan by widział instrumenty zachęcania ludzi, którzy szukają miejsca do zamieszkania, chcą zainwestować w swój dom do ograniczania suburbanizacji? Tak, wydaje mi się, że podstawowa kwestia, jeśli popatrzymy na te wyniki, które pokazują nam tą olbrzymią polaryzację, to, aby projektowana reforma poprawiła sytuację w tych 20% gmin, gdzie mamy dynamiczną suburbanizację i dynamiczny rozwój przestrzenny, a nie pogorszyła sytuacji w 80% gmin, gdzie ta skala inwestycji jest niewielka. Czyli w tych 80%, abyśmy nie doprowadzili do paraliżu inwestycyjnego czy paraliżu budowlanego, czyli jeszcze ograniczenia tej niskiej aktywności. Natomiast w kontekście suburbanizacji wydaje mi się, że tak naprawdę planowanie metropolitalne, bilansowanie metropolitalne, współpraca metropolitalna, myślenie o funkcjach
gmin w ramach metropolii, a więc osiąganie pewnego konsensusu na poziomie metropolitalnym, czyli jeżeli gdzieś jakieś obszary są bardziej predestynowane do terenów rekreacyjnych, wypoczynkowych, to być może w skali metropolii je powinniśmy zachować, a rozwijać zabudowę w tych obszarach, które z kolei właśnie dają możliwości lepsze do zabudowy. Wydaje mi się, że te instrumenty metropolitalne tutaj powinny odgrywać najważniejszą rolę, współpraca metropolitalna, wspólny bilans terenów pod budownictwo mieszkaniowe, precyzyjne granice, ale w rozumieniu takim, że wskazywanie stref czy obszarów predestynowanych bardziej do funkcji mieszkaniowej, innych do funkcji rekreacyjnych, innych funkcji przemysłowych. Oczywiście też z zachowaniem pewnego takiego wielofunkcyjnego użytkowania, abyśmy nie doprowadzili do sytuacji, którą mamy obecnie, czyli tych monofunkcyjnych stref. No, dziękuję bardzo. Ogromna liczba rekomendacji w tak krótkiej wypowiedzi, ale myślę, że to jest akurat dobry wstęp do tego, co będziemy mieli już za pół godziny, bo za pół godziny na tym kanale będzie sesja założenia i kierunki reformy planowania przestrzennego w Polsce i myślę, że tutaj no, to będzie też kolejna platforma do dyskusji, która się toczy, jak wykorzystać te wyniki badań, te inspiracje do wdrożenia reformy. Także bardzo dziękuję panom za udział w tej dyskusji. Dziękuję państwu za towarzyszenie nam w tej dyskusji i zapraszam za pół godziny na sesję pod tytułem Założenia i kierunki reformy planowania przestrzennego w Polsce. Dziękuję serdecznie.